Wielka wyprawa maluchów z Bielska-Białej do Monte Carlo. Trasa prowadzi przez 7 krajów, jej długość to blisko 4000 km. Uczestnikami są ikony polskiej motoryzacji, m.in. Rafał Sonik, Kajetan Kajetanowicz i Sobiesław Zasada. Wyprawa ma na celu zebranie funduszy na dzieci ofiary wypadków drogowych. Magda Sincewicz. Ponad 100 samochodów, 4 dni i milion do zebrania. Na starcie same sławy, które w szczytnym celu postanowiły połączyć siły, by pomóc najmłodszym. Jedziemy po milion na dzieciaki, na ofiar wypadków drogowych. Chcemy im pomóc, chcemy zebrać kupę kasy po to, by dzieciaki miały to wsparcie, bo jest dużo dziur systemowych, które trzeba po prostu, uważamy, że trzeba w jakiś sposób zagospodarować, a z takim teamem, z takimi ludźmi, z takimi legendami, tak też i nami, takim nowym pokoleniem internetu, myślę, że możemy zrobić dużo. Sporo jest do zrobienia, bo mimo że z roku na rok statystyki są coraz lepsze, to wciąż dochodzi do wielu groźnych wypadków z udziałem dzieci. Niestety do tej pory nie znaleziono w systemie odpowiednich rozwiązań, by im pomóc. Dzieci nie mają żadnego wpływu na stan psychofizyczny prowadzącego pojazd, na to, czy jest piratem drogowym, czy nie jest czymś przygnębiony, podenerwowany, z kimś się pokłócił, albo niestety wypił. Dziecko nie ma na to żadnego wpływu. Może tylko być przypadkowym szczęściarzem i nie odnieść krzywdy, a później musi tą krzywdę nieść całe życie. Jak twierdzą uczestnicy rajdu, mają szansę zrobić coś dobrego, by ci, którzy im ufają, brali z nich przykład. Najważniejsze jest to, że jedziemy małymi samochodami, chcąc osiągnąć wielkie rzeczy dla małych, wielkich, dla dzieci. Coś niesamowitego, czuję wielką ekscytację. Będę starał się nie przekraczać prędkości, chociaż w tym samochodzie to akurat nie jest zbyt trudne. A o to pewnie nie będzie trudno, bo wiekowe maluszki nie chcą się rozpędzać, są głośne i brak im klimatyzacji. Są jednak dobrze przygotowane do tego, by pokonać alpejskie szczyty, tak jak i ich kierowcy. Pierwszą wyprawę to miałem z Runginem Bielakiem w roku 75. I to w ramach rajdu Monte Carlo przez Alpy w styczniu, po śniegu i tak dalej. No i udowodniliśmy tym milionom osób, które marzyły o tym polskim Fiacie, że tym polskim Fiatem mogą wyjeżdżać nawet do Grecji i w ogóle, że to jest samochód, po którym można jeździć po całej Europie. Każdy może udowodnić, że warto pomagać. Wystarczy, że weźmie udział w licytacji rzeczy przekazanych przez ambasadorów, uczestników wyprawy i sponsorów. Można też wpłacać dobrowolne datki do wirtualnej skarbonki. Wszystkie pieniądze zostaną przekazane dzieciom, ofiarom wypadków drogowych.